Trener jest bardzo zadowolony ze zwycięstwa w dzisiejszym meczu. Mówi, że przede wszystkim cieszy się z bardzo dobrze rozegranej pierwszej połowy, w której Legia zdobyła 3 gole. Zaznaczył również, że wszystkie 3 bramki były bardzo ładne według niego. Jeżeli chodzi o drugą połowę, zaznaczył, że bardzo trudno grało się przeciwko Zagłębiu, które było zdziesiątkowane i broniło się tak naprawdę tylko poza swoim polem karnym, w okolicach swojego pola karnego. Natomiast w ogóle nie było zainteresowane grą do przodu, grą w ataku. Natomiast jeżeli chodzi o późniejszą część wypowiedzi trenera Berga, powiedział on, że Zagłębie mimo swojej pozycji w tabeli, która nie jest zbyt wysoka, po przerwie zimowej znacznie zmieniło swój styl gry i gra dużo lepiej. I jeżeli by patrzeć tylko na tabelę, na tegoroczną tabelę, to Zagłębie byłoby w czołowej ósemce. Chyba diabeł napisał scenariusz tego meczu. No, kardynalny błąd Abbo w drugiej minucie przy odkrywaniu się obrońców, odkrywaniu, wychodzeniu do przodu, utrata bramki, później sytuacja podobno kontrowersyjna z rzutem karnym i usunięciu z boiska Rymaniaka, to można powiedzieć, że to już po meczu było. Legia mimo wszystko jest za dobrym zespołem, żeby przy wyniku 2-0 i przy braku u nas zawodnika nie grać w piłkę i nie pokusić się o strzelanie więcej bramek. W tym momencie w zasadzie ograniczaliśmy się do zabezpieczania się przed kolejnymi bramkami. Raz się nie udało. Wynik 0-3 to w zasadzie przekreślił szansę na drugą połowę. I w przerwie powiedziałem zawodnikom, zróbmy wszystko dla tych kibiców, którzy dzisiaj nam bardzo fajnie kibicowali, żebyśmy tej drugiej połowy nie przegrali. Jeżeli słyszałem komentarz pana trenera przede mną, że to nie był mecz, ponieważ myśmy grali w 16 i się bronili, no to mogę życzyć panu trenerowi, żeby takiego scenariusza spotkał w następnym meczu i ciekawy jestem, jak on skomentuje to, co się działo na boisku. Dziękuję bardzo. Bartek, dość szybko ta kontrowersyjna sytuacja. Zagłębie przez dłuższą część meczu musiało grać w osłabieniu. Był rzut karny, nie było rzutu karnego? Moim zdaniem nie było, ale sędzia podjął taką inną decyzję. I szkoda mi chłopaków, że przez większą część meczu musieli grać w 10, a z taką drużyną, jaką jest Legia, bardzo ciężko, każdy wie, że Legia dobrze utrzymuje się przy piłce, że ciężko jest grać 11-11, co dopiero Legia miała przewagę jednego zawodnika i to wykorzystywała przez całe spotkanie. Nie chcę już komentować tej decyzji sędziego. Czerwona kartka była w ogóle dla mnie jakimś... To się nie mieści w głowie, że sędzia ekstraklasowy może tak podjąć taką decyzję. Nie mówię już o karnym, ale o czerwonej kartce, to się naprawdę nie mieści w głowie. Bartek, ochłonąłeś już? Postąpiłbyś inaczej w tamtej sytuacji? Nie wiem, zatrzymałbyś się? Znaczy nie, no ja biegłem równo z Michałem Żyrą i był taki kontakt jak w każdym innym pojedynku, barg w barga. Później nawet z Michałem rozmawiałem i on mówi, czy ja go w ogóle dotknąłem, czy mu nogę podłożyłem. No, nie było takiego żadnego kontaktu, nie pchnąłem go rękami, ani nie podłożyłem mu nogi. No. Bartek, taki mecz kończący rundę zasadniczą, po którym warto też podziękować kibicom, bo dziś byli z wami od pierwszej do ostatniej minuty, mimo że wynik się nie układał. No zgadza się, kibice w tym roku pokazali, że są z nami na dobre i na złe i jak przegrywamy, jak wygrywamy, są z nami dzisiaj na pewno. Jakbyśmy grali na 11-11, na pewno ten doping poniósłby nas do zwycięstwa, jednak błąd sędziego i tak się nie stało. Bohaterem pierwszej akcji pan był, bo pan podawał, drugiej akcji, z której padł gol pan, bo był pan faulowany. Był pan faulowany? Sędzia odgryzał faul, więc karny się nam należał. Iwica bardzo, bardzo dobrze uderzył, bardzo mocno skierował piłkę do rogu i cieszyliśmy się z drugiej bramki. Zdradzi pan, co powiedział Bartkowi Rymaniakowi po tym, jak sędzia podjął decyzję o wyrzuceniu go z boiska?
Czegoś tutaj rozmawialiśmy w tunelu, bo czekał na pana sędziego. Życzyliśmy sobie zdrowia i tyle. Po takim meczu, co mam ja powiedzieć? Bo to widzieliście, co się działo na boisku. Legii grała i płaciliśmy trochę. Pobiegaliśmy. Kiełkowałka nie starczy do wygrania meczu. Jeszcze na początek strzeliliśmy w ramkę. Druga rzut karny. Już to nie jest tak, jak grać z Legii Warszawy. No. To jeszcze oczywiście nie koniec sezonu. Paweł, wspominasz ten swój pierwszy sezon w Zagłębiu Lubin. Drużynę stać na taki zryw jak wtedy i stać was na to, żeby tak szybko wydźwignąć się z tego dołu? My mamy tylko ten wybór teraz. Nie mamy nie wyjścia od tego sytuacji. Mamy zrobić to samo, trochę gorzej, trochę lepiej, ale mamy cel, to jest jedno, zostać w ekstraklasie. To jest cel na życie, tak jest.